Jest mi bardzo miło w ogóle być w tak szacownym gronie i podzielić się swoj, obecami swojej pracy, nie tylko swojej, tylko całego zespołu, który widzicie Państwo tutaj na ekranie. Projekt dotyczy, jak już zostało powiedziane, faz budowy Kościoła Mariackiego w Krakowie oraz pewnego rodzaju specyficznej metody pracy, którą wypracowaliśmy w trakcie trwania tego projektu która, jak się okazało, pomogła nam uzyskać jeszcze więcej niż spodziewaliśmy się na początku. No nie wiem jeszcze, jak to działa wszystko. Okay. Nie jesteśmy ani pierwszymi, ani też zapewne ostatnimi badaczami, którzy podejmują się zadania odtworzenia faz budowy Kościoła Mariackiego, Wspomnę tylko z kronikarskiego obowiązku, że no, najważniejszym tutaj badaczem jest Józef Lepiarczyk, który w 1959 roku wraz z, z architekt Danielą Mazurową stworzyli pierwsze bardzo przekonujące obrazy faz budowy średniowiecznych, średniowieczne fazy budowy Kościoła Mariackiego. Dokładnie pół wieku później panowie Tomasz Węsławowicz i Piotr Paliński stworzyli swoją wersję faz budowy już w technice komputerowej. Podejmując się tego samego zadania, mieliśmy na celu przede wszystkim przeanalizować naszą własną wersję niektórych wydarzeń, ale również posunąć się nieco dalej niż nasi poprzednicy, to znaczy pokazać nie tylko zewnętrzne budynku, ale również całe jego wnętrze, wszystkie przemiany wewnętrzne, a przez co również i całą strukturę budynku zmieniającą się przez wieki. W efekcie powstała swego rodzaju czterowymiarowa baza danych. To może brzmi trochę, trochę patetycznie, ale chodzi o to, że każdy z elementów budynku, który możemy sobie wyobrazić, znajduje w tej naszej bazie danych no, trzy wymiary przestrzenne, czyli gdzieś w przestrzeni się znajduje i ten jeden wymiar czasowy, to znaczy znajduje się na przykład w czwartej i piątej fazie, a w szóstej już go nie ma, albo inaczej. Na tym to polega. Tych faz jest dużo. I generalnie naszym założeniem było stworzenie takich przekonywujących obrazów każdego z elementów kościoła widocznych z tego samego punktu obserwatora. Po to, żeby móc bardzo łatwo, szybko przełączać się między tymi fazami i móc kontrolować zmiany. Tutaj Państwo widzą. Pierwszych pięć faz, które nie powiedziałbym jeszcze, że są skończone, ale są już bardzo daleko zaawansowane i można już tak na pierwszy rzut oka zobaczyć, że odpowiadające sobie obrazy przedstawiają to samo miejsce w budynku. Mamy też komplety rzutów, elewacje i tak dalej. Można to ładnie analizować. Cała praca zaczęła się w banalny sposób od analizy tego podstawowego rysunku rzutu z opracowania Franciszka Mącińskiego, który pokazuje kościół w poszczególnych fazach w taki umowny sposób, który każdy z nas odpowiednio dobrze czyta. Na pewno poszczególne kolory oznaczają tu poszczególne lata stworzenia danego obiektu. Ten rysunek został przez nas rozrysowany, można powiedzieć, rozrysowany na te poszczególne fazy. powstała ogromna już na początku masa rysunków i już wtedy okazało się, że ten taki standardowy podział na trzy, cztery fazy budowy kościoła, o których zawsze się mówi, jest dla nas trochę za ciasny. Tutaj okazało się, że jest tyle ciekawych rzeczy do pokazania, że, że wydzieliliśmy w efekcie 8 takich faz. Ja nie będę ich tutaj czytał może po kolei, bo można je wszystkie... Odcyfrować zresztą nie one są jakby najważniejsze w dzisiejszym przekazie. Oprócz tych rysunków podstawowych, które pozwoliły w ogóle zbudować model, powstała cała masa rysunków pomocniczych różnego rodzaju, posługując się różnymi technikami rysunkowymi. Tutaj na tym zdjęciu widać wykreślną metodę wyznaczenia kalenicy dachu kościoła halowego. Wiemy wszyscy, że tutaj w tym miejscu jest ślad kościo dachu kościoła halowego, widoczny na elewacji dzwonnicy. Jego przedłużenie gdzieś tam wyznacza punkt kalenicy, ale tego wyznaczenie nie jest takie proste. Pomogła nam w tym znajomość tzw. restytucji i perspektywy wykreślnej. Tutaj obok widać różne analizy akurat kruchty zachodniej, zakrystii. No i pod spodem bardzo mały wyrywek, wyry wycinek. Ogromnego zbioru maswerków, które należało najpierw rozwiązać po prostu, bo to nie tylko narysować, ale trzeba rozwiązać z ogromną precyzją po to, żeby móc w ogóle myśleć o zbudowaniu ich w 3D. Bazując na dostępnych badaniach archeologicznych rynku, przeprowadziliśmy dogłębną analizę zmian poziomu terenu wokół Kościoła. Bazowaliśmy tutaj na badaniach poziomu rynku w okolicach wielkiej wagi. Jest to dosyć daleko od rynku jakieś 150 metrów ale na zasadzie takiej, takiego przeniesienia udało się dosyć wiernie odtworzyć poziomy terenu wokół kościoła które, zgodnie, które okazały się dosyć zgodne z innymi źródłami, o których pisał Łączyński czy, czy Zinni Grabski. Nie mogę wspomnieć o ogromnej dokumentacji fotograficznej, która powstała w, w ramach naszego projektu. Mamy w zespole profesjonalnego fotografika i te zdjęcia są wartością samą w sobie, szczególnie dlatego, że obrazują bardzo wiele miejsc normalnie niedostępnych dla, dla zwykłych ludzi. Byliśmy tam czasem tylko raz albo dwa razy, i dlatego, jest to cenny materiał. Szczególnie. Dla takiej osoby jak ja, która potem musi to wszystko zrealizować w przestrzeni komputera. No i taką drogą kolejnych prac, również pewnych zleceń geodezyjnych, własnych domiarów, udało się zbudować wstępny, zupełnie pierwszy krok w tym całym procesie, czyli model stanu istniejącego kościoła. Jak Państwo widzicie, jest to model bardzo. Skomplikowany, no można powiedzieć, to może źle brzmi, ale jest dokładny. Jest na przykład cała więź Badachowa wszystkich, na, wszystkich NAW. Są wszystkie sklepienia, łącznie z bardzo skomplikowanymi sklepieniami Kaplic. I dopiero posiadając ten model, można było myśleć o kolejnych krokach, które w tym przypadku. Kroczą do tyłu, można powiedzieć. tak. To jest ostatni, to jest, to jest istniejący obraz, a my staramy się odtworzyć przeszłość, więc cofamy się do tyłu. I poszczególne miejsca budynku, najbardziej charakterystyczne, najbardziej ważne, były dla nas taki, tak zwanymi znacznikami przestrzennymi, które pozwalały nam odnieść się do, do czegoś i na podstawie tej wiedzy, gdzie dany obiekt istniał, bo istnieje do dzisiaj, e, móc budować te wcześniejsze światy. E, tutaj. Pokażemy tylko taki, no to jest wstępny, w zasadzie roboczy, taki model ruchomy, który może Państwu bardziej uświadomić, jak, jak skomplikowana, jak też precyzyjna jest ta praca. A ten ruch, który tutaj widać, jest tak naprawdę immanentną cechą naszej pracy. Tego, że spotkania naszego zespołu roboczego, które odbywały się albo w kościele, albo online, i te online polegały na tym, że po prostu no, spacerowaliśmy po tych wizualnych modelach kościoła, co daje zupełnie no, niespotykane wrażenia. Między innymi dlatego, że w kościele istnieje bardzo wiele takich miejsc, które nas szczególnie zainteresowały, które budzą ciągle nasze spory. Jednym z takich miejsc jest to potrójnie zamurowane okno na wschodniej elewacji na wybocznej południowej, nad którym już spędziliśmy wiele godzin ożywionych dyskusji. Myślę, że też każdy z państwa zgodzi się z taką, z taką tezą, że, że każda rozmowa na tematy historyczne, szczególnie jeżeli chodzi o historię sztuki czy, czy historię architektury, no, może bardzo tylko zyskać, jeżeli jest Wspomagana przez dobrze przygotowany materiał wizualny, który pozwala po prostu uczestnikom rozmowy szybciej zrozumieć sens problemu i szybciej być może nawet czasem znaleźć rozwiązanie. Bo czymś innym moim zdaniem jest wiedzieć, że ten tutaj fragment kamieniarki, który widać przy oratorium Kaufmanów w południowej Nawie, że to jest. Jedyny w całym kościele zachowany fragment obwodowego Gzymsu, który, y, który istniał przez 40 lat zaledwie w kościele i y, wyznaczał dolny poziom okien kościoła bazylikowego przed budową kaplic. A co innego jest móc zobaczyć to y, jakby na własne oczy. Tutaj mam taki filmik, który pokazuje właśnie to, to co my y, w czasie naszych rozmów możemy oglądać. Y, i przekonywać się, czy nasze tezy, czy nasze przypuszczenia mają jakikolwiek sens. Tutaj widać może efekt, który jest powiedzmy, że przekonywujący, ale bardzo wiele razy żeśmy po prostu podłowali tutaj, no, podejmowaliśmy błędne decyzje, trzeba się było z nich w raz wycofywać. Niemniej ta metoda, o której mówię, pozwala cały czas iść do przodu. Gdy jesteśmy we wnętrzu, to, to pokażę Państwu jeszcze kawałek XV-wiecznego prezbiterium, ale nie po to, żeby się tutaj chwalić efektem, tylko po to, żeby pokazać, w jaki sposób doszliśmy do tego efektu. Tutaj są wszystkie elementy w zasadzie, które zostały użyte w tym obrazie. Tak po kolei tylko wymienię. Wielki ołtarz został odtworzony metodą fotogrametrii czyli jest jakby jedną poza dyskusją. W każdym, w każdym razie na, na potrzeby tego projektu jest wiernie odtworzony. Druga rzecz, ściany boczne prezbiterium no, zostały odtworzone na podstawie stanu istniejącego z uwzględnieniem pewnych niewielkich modyfikacji, które wydarzyły się od XV wieku w tym, w, w tym obszarze. Bardzo pomocne nam były tutaj akurat też rysunki wymiarowe z czasu restauracji Kościoła w XIX wieku. Dalej widzimy służki, kalory służek, wybarwienie służek zostało odtworzone na podstawie małych zachowanych fragmentów oryginalnego wybarwienia, które znajdują się za ołtarzem głównym. Dalej mamy tam sklepienia. To są sklepienia nie takie jak dzisiaj, tylko XV-wieczne. One istniały w Kościele do XIX wieku i zostały odtworzone na podstawie oryginalnych zdjęć Ignacego Kriegera. No dalej witraże, to jest duży temat. Mamy w naszym zespole ekspertkę od, od witraży. Generalnie jest to owoc pracy całego Korpusu Witraży Średniowiecznych i witraże były zawsze nas, dla nas ważnym elementem. Tutaj zostały odtworzone z największą precyzją, za jaką nas tylko stać. I na końcu mamy y, 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 zwieńczenie ołtarza wielkiego, który, które zniknęło, jak wiemy, gdzieś w y, odchłani wieków. Natomiast tutaj, żeby je pokazać, no, nie wymyślaliśmy go od zera, tylko użyliśmy projektu Augusta Ezenwajna z 1859 roku. I jeszcze rzut oka na, na te wspaniałe witraże. Tutaj można je oglądać naprawdę w, w całej krasie, niezasłonięte ani przez Wielki Ołtarz, ani przede wszystkim przez te koszmarne, niestety muszę powiedzieć, zasłaniające dolne partie okien, dachy przybudówek wokół prezbiterium. One po prostu zniekształcają w ogóle obraz tego wspaniałego miejsca. Taki jest obecny stan naszych prac. Jak mówię, to jest wielki projekt, który nie jest ani skończony, ani jeszcze nie wiem, w której fazie tak naprawdę, bo te, które, te fazy, które tutaj Państwo widzą i które w zasadzie są bardzo daleko zaawansowane, nad nimi ciągle jeszcze dyskutujemy. Więc tutaj trudno mówić o skończonym efekcie, natomiast większość jest skończona. fazą szóstą pracujemy obecnie, faza siódma i ósma czekają w kolejce. Tyle tytułem wstępu który pokazuje państwu metodę, natomiast teraz chciałbym pokazać jej efekty i jej, jej owoce. Jak już kolega wspomniał, będę mówił o układzie komunikacyjnym kościoła, który jest ogromną Tanką, ogromnym tworem, gdzieś tam, który czasami pomijamy, zwiedzając kościół. Tutaj widzimy na czerwono zaznaczone tylko klatki sodowe, tylko pionowe elementy tego układu komunikacyjnego, a do niego trzeba by sobie dołożyć wszystkie wejścia, przejścia, wyjścia, ukryte przejścia, wejścia na poddasza, i tak dalej. Jest to naprawdę zabiły system. I nie byłoby szansy omówić go tutaj w tak krótkim czasie. Dlatego skoncentruję się tylko na tych dwóch klatkach schodowych na południowej i północnej klatce korpusu nawowego. I to chyba wystarczy na dzisiaj. Mówię o tych dwóch przybudówkach. O ile wierzę tą przybudówkę północną, myślę, że każdy zna dobrze. Można wszak kupić bilet i wejść tam praktycznie w dowolnej chwili to przybudówka południowa jest myślę bardzo mało znana nawet ekspertom z dwóch względów. Po pierwsze poprzez ograniczony dostęp, ale przede wszystkim poprzez niebywale skomplikowaną strukturę wewnętrzną, którą naprawdę nawet nie architektowi z, dużym, z dużą wyobraźnią przestrzenną trudno było zrozumieć. Jak bardzo skomplikowana jest ta struktura, to widać tutaj na tych rzutach. Widać, co tu się dzieje w tej klatce schodowej, te trzy rzuty będą się tutaj przewijały przez cały czas, aż do końca mojego wystąpienia, żebyście Państwo mogli jakby porównywać na bieżąco to, co się działo w poszczególnych fazach. Tutaj od dołu parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Cały kościół został w ogóle rozrysowany na tych trzech poziomach, bardzo szczegółowo, co wcześniej było widać na całych rzutach. To wnętrze skomplikowane jest w ogromnym kontraście do, do tego, co widać na zewnątrz. Jeżeli odjąć ten wiszący tutaj ganek i jego zadaszenie, to mamy do czynienia z bardzo prostą bryłą. Ale nic bardziej mylnego. Sercem tej przybudówki jest krótka kratka schodowa, spiralna, która zaczyna się od zewnętrznego portalu, a kończy na pierwszym piętrze wieży, skąd można, właśnie zewnętrznym gankiem, wejść do dzwonnicy, do kaplicy Kaufmanów. Obok stoi druga spirala schodów, bardziej bliska na różnika, troszkę wyższa, która, do której wejście prowadzi nie z zewnątrz, tylko od środka, tutaj z południowo-zachodniego narożnika nawy południowej, bardzo wąskim przejściem dochodzimy do tej spirali. Ta spirala na górze przechodzi proste, łamane, proste biegi schodowe, łamane, dostosowujące się do przebiegu ścian, które dochodzą do, do okna, które tutaj jest na, na trzecim piętrz, na trzeciej kondygnacji wieży, i tam po przejściu przez to okno możemy pójść dalej kla drewnianą klatką schodową na dzwonnicę, albo ukrytym przejściem, ukrytym pod podłogą przejściem zejść tutaj na poziom dzisiejszego chóru muzycznego. To jeszcze nie wszystko. Będąc mniej więcej w połowie tej klatki schodowej, można przejść do takiego małego przedsionka, którym wchodzimy na balkon tej tutaj kaplicy Świętego Łazarza, albo idziemy dalej i dochodzimy. Znowu tutaj dochodzimy z powrotem też do kaplicy Kaufmanów. Mam tutaj filmik na ten temat. słowo. Tak to wygląda. jak to wygląda w trzech wymiarach, tak to wygląda z drugiej strony. Jak mówię, trudno sobie to wyobrazić, jak się tam chodzi, nawet jak się jest w środku. Trudno zrozumieć tą zawiłą strukturę. I. Tym celem, który sobie postawiliśmy, było zrozumieć tą strukturę, zrozumieć, jak powstała, dlaczego to jest takie. I oto jest nasza historia. Należy zacząć od tego, że te dwie klatki sodowe, północna i południowa, które wydają się siostrami, wcale nie powstały jednocześnie. Dowiódł już tego Józef Lepiarczyk w 1959 roku, powołując się na dwa takie silne argumenty. Pierwszy dotyczy analizy układu kompozycyjnego dolnych kondygnacji wieży. Na zachodniej, na zachodniej fasadzie widzimy powtórzony układ okien 1, 1, 2. Tutaj też 1, 1, 2. Na bocznej północnej elewacji widzimy 1, 1, 1, 1 dlatego że tu jest ta istniejąca od początku klatka północna. Natomiast na elewacji południowej widzimy znowu układ 1, 1, 2. Natomiast bardzo mocno zasłonięty przez te nowe struktury, co dowodzi wprost, że one powstały później. One je zasłoniły ten pierwotny, planowany, czysty układ kompozycyjny. Drugi argument Lepiarczyka dotyczy gzymsu obwodowego, tego na, na, nad, nad parterem. On już, już na zewnątrz widać, że się różni. O ile na, po stronie północnej, która jak przypuszczamy, była planowana od początku, zaprojektowana tak jak należy. Ten Gzyms tutaj ładnie obchodzi okno, wraca do górnej pozycji. Jeszcze kawałek ma miejsca i dopiero wspina się na, na klatkę schodową. Po stronie południowej ten Gzyms schodzi na dół i niknie w ścianie tutaj. On tak naprawdę tu gdzieś jest widoczny jeszcze w taki bardzo dziwny sposób. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że tak, tak ktoś to chciał zaprojektować, zaprojektować od początku. Natomiast to, o czym mówi lepiarczyk, to jest Gzyms. Ten właśnie gzyms, ale który widać w środku z klatki schodowej. I ja miałem duży problem, bo długi czas szukałem po prostu tego gzymsu, Nie mogłem go znaleźć, ponieważ w tej klatce schodowej, tej pierwszej, do, tej, którą pokazałem jako pierwszą, nie widać nic takiego. Okazało się, że ten gzyms jest trochę w innym miejscu. To jest rzut współczesny Kościoła. Czyli jak mówiłem, do, do tej klatki wchodzi się z nawy bocznej, bardzo wąskim przejściem do tej drugiej spirali. Jak się jest w tym miejscu tutaj i spojrzy się w górę, to można zobaczyć właśnie ten gzyms, który przechodzi tutaj i jest dalej skuty. On jest skuty dlatego, że tutaj stało rusztowanie, które służyło do budowy klatki sodowej, które przeszkadzało robotnikom i dlatego skuli ten gzyms. On miał być nigdy więcej niewidoczny w ogóle przez ludzi. I to jest właśnie ten gzyms, o którym mówi lepiarczyk. Jest on ewidentnym dowodem na to, że. Że klatka została dostawiona później. Natomiast to, co mnie tu najbardziej zainteresowało, to nie ten fakt, ten dowód lepiarczyka, tylko to, co się z tym gzymsem tutaj dzieje, tak naprawdę. Jak widać, ten gzyms idzie sobie jeszcze kawałek, natomiast sch potem schodzi w dół i przechodzi na tą ścianę boczną na ścianę prostopadłą do wieży. Ścianę, która musiała powstać w tym samym czasie. I jest to nic innego, jak ostatnia zachodnia przypora kościoła halowego. Która tutaj jest widoczna w pełnej krasie. Odtworzyliśmy ten przebieg Gzymsu, po to, żeby odtworzyć też tam przyporę. I wyszedł taki obraz mniej więcej. To jest nasza wizja kościoła halowego, czyli pierwszej połowy XIV wieku. Proszę zwrócić uwagę, że ten Gzyms schodzi tutaj nie tak nisko, żeby osiągnąć ten dolny poziom okna na dzwonnicy, tylko troszkę wyżej. Co z pewnością nie jest przypadkowe i po prostu wyznacza poziom dolny okien na wybocznej. Po drugiej stronie mamy sytuację analogiczną, tyle, że stoi tutaj klatka sodowa. I ta klatka sodowa wygląda znajomo, natomiast yy, chciałbym powiedzieć, że ona dzisiejszy poziom gruntu jest mniej więcej tutaj. Drzwi widoczne, ten portal wyjściowy jest obecnie pod ziemią. Yy, klatka musiała się, się zaczynać o cały zwój spirali niżej niż obecnie. Tak wynika po prostu z, z tych nie tylko naszych badań zmian poziomu terenu wokół kościoła. Jeżeli chodzi o wysokość klatki, to tutaj mamy też troszeczkę inne podejście niż jakby takie powszechne. Uważamy, że klatka na początku była niższa niż dzisiejsza. Dzisiejsza sięga prawie piątej kondygnacji wieży, Uważamy, że oryginalna zaczynała się co najwyżej pod tym gzymsem kapnikowym obiegającym cały kościół na poziomie trzeciej kondygnacji. A to dlatego, że to jest najlepsza pozycja dla takiego gzymsu pulpitowego, który opiera się o ścianę inną budynku. Chodzi o zabezpieczenie przed wodą, wciekania tam wody i tak dalej. Ten gzyms kapnikowy chroni dach przed zaciekaniem wody, i bardzo często nawet w w kościele Mariackim, ale w całym budownictwie można znaleźć właśnie tego typu zabiegi. Natomiast są pewne ważne przesłanki, jeszcze, jeszcze ważniejsze niż, niż ten gzyms, mówiące o tym, że klatka była niższa. Przede wszystkim uważamy, że nie było po prostu potrzeby prowadzenia jej tak wysoko na początku. Nie było potrzeby prowadzenia jej aż na przykład na trzecią czy czwartą kondygnację, w sytuacji, kiedy od pierwszej kondygnacji tutaj już biegła drewniana klatka sodowa wewnątrz wieży. To jest jakby jeden argument. Tak według nas wyglądało to oryginalnie. To i tak wymagało budowy czterech pełnych zwojów klatki spiralnej, co jest niedrogą, co jest drogą inwestycją i na pewno było brane pod uwagę. Natomiast jest jeszcze ważniejszy argument. Skoro ustaliliśmy, że na początku tylko jedna klatka obsługiwała cały kościół, to musiało istnieć jakieś dojście do dzwonnicy. I właśnie tędy dochodziło się do dzwonnicy. Myślę, że nie ma innej alternatywy. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że gdzieś przez więźbę dachową przechodziło się do dzwonnicy, ale uważam, że to jest absurdalne i raczej szukalibyśmy tego przejścia na poziomie pierwszej kondygnacji, tam, gdzie jest to najprostsze, tam, gdzie już ominęliśmy przedsionki parteru, które były wykorzystywane w tym czasie jako przejścia komunikacyjne. I jesteśmy już na, na pierwszej kondygnacji, i możemy po prostu chodzić po kościele, przechodzić i tak dalej. Ta droga została tutaj zaznaczona na czerwono i nie jest całkowicie zmyślona, proszę tak nie myśleć. Mamy pewne poszlaki, żeby sądzić, żeby ją dokładnie odtworzyć tą drogę. Pierwszy element tej drogi zaznaczony tutaj literą A, to, są, to jest fragment takiego małego pomieszczenia widocznego w tym miejscu na pierwszym piętrze który jest naszym, naszym zdaniem właśnie śladem tego rodzaju przejścia. Tutaj od klatki od klatki do środka. To przejście, no tutaj niestety wygląda to jeszcze gorzej niż na komputerze. To jest bardzo trudno sfotografować, bo jest tam bardzo ciasno. Tu jest widok w głąb tego korytarzyka, a tutaj, tutaj patrzymy w górę i widzimy ostrołukowe sklepienie tego korytarzyka. Uważamy, że to było ostrołukowe sklepienie całego tego korytarza, wiodącego aż do klatki. Klatką wchodziło się do, do strażnicy, do wieży wyższej, skąd można było dalej pójść, było wieżą, klatką drewnianą lub przejść tym przejściem B, ono jest tutaj widoczne, istniejące do dzisiaj przejście, które prowadzi na, na strop nad wejściem głównym do kościoła, nad powiedzmy kruchtą wejściową do kościoła. Istnienie tego, tego zadaszonego, a nawet sklepionego miejsca postulował już Józef Lepiarczyk w swojej pracy. Ja się też z nim całkowicie tutaj zgadzam, przede wszystkim dlatego, że to przejście, które istnieje do dzisiaj, no nie wygląda na wykonane po jakimś czasie, na wykute w murze. Ono wy, wygląda na, na zbudowane od razu, po prostu w trakcie budowy wieży. Skoro już jest, jesteśmy na tej otwartej przestrzeni, to dalej przechodzimy. Do dzwonnicy. I tutaj y, dzisiaj nie ma przejścia. Natomiast uważamy, że to przejście znajdowało się w tym miejscu oznaczonym literą C. To jest w kaplicy Kaufmanów taka szafa, taka płytka wnęka w ścianie. Natomiast w, na początku lat 20, 2000 w czasie prac konserwatorskich w kaplicy Kaufmanów skuto tynk w tym rejonie i odkryto ostrołkowe no, sklepienie, które prawdopodobnie przechodziło na, na, na drugą stronę. Praktycznie nie ma chyba innej możliwości, innej drogi, żeby z wnętrza kościoła można było wejść do dzwonnicy. Taki, taka jest nasza wizja tego pierwszego funkcjonowania kościoła w oparciu o jedną klatkę słodową. I myślimy, że musiał istnieć naprawdę poważny powód, żeby to się zmieniło. Mówiąc inaczej, jak Państwo wiecie, strażnica, czyli wieża wyższa, zawsze należała do miasta, miała funkcję strażnicy rzeczywiście, natomiast wieża niższa należała do kościoła. I w tym przypadku, o którym opowiadam, musiała istnieć swego rodzaju służebność przejścia. Miasto musiało udzielić służebności kościołowi, żeby mógł dojść do, do dzwonnicy. I myślę, że właśnie ta służebność została w pewnym momencie wypowiedziana. Zdarzyło się coś, co spowodowało, że to, to przejście już nie mogło dłużej funkcjonować. Uważamy, że tym czymś było powstanie tutaj na pierwszej i drugiej kondygnacji wielkiego pomieszczenia, które istnieje do dzisiaj, sklepienia pomieszczenia sklepionego, więc wydzielonego bardzo mocno z całej wieży. Mówię o takim pomieszczeniu, które jest widoczne w środku, które, którego funkcji nie, nie znamy dzisiaj do końca. Mamy swoje tutaj przypuszczenia, mogło to być. Pomieszczenie straży, która funkcjonowała w wieży. Mogło to być kaplica jakaś, albo mogło być to pomieszczenie związane z, ze zmodernizowanym w tym samym czasie mechanizmem zegarowym w wieży wyższej. Mechanizmem bardzo drogim i cenionym. Być może tutaj znajdowały się jakieś elementy tego mechanizmu. Tak czy owak, jak, jakakolwiek by to nie była funkcja. Wydaje się, że przechodzenie przez nią osób trzecich było po prostu niemożliwe. Dlatego kościół został zmuszony do, budowa, do budowy swojej klatki sodowej, drugiej klatki sodowej przy dzwonnicy. Tym samym przy budowie tego pomieszczenia zniknęły dwie, dwie dolne kondygnacje klatki drewnianej, no i przez to trzeba było zbudować cały ciąg spiral, tutaj klatki. Północnej, żeby dojść na aż czwartą kondygnację kościoła. I tak to wygląda do dzisiaj. Platka południowa mogła wyglądać tak. Prowadziła z portalu, który istnieje prawdopodobnie w niezmienionej formie do dzisiaj, do pierwszego tylko piętra wieży. Bo jak mówię, więcej nie było potrzeby. Nie było, innej, nie było to konieczne, żeby prowadzić ją wyżej. Trzeba było się tylko dostać nad przejście na parterze. I można było dalej posługiwać się klatką drewnianą. Ta wysokość ograniczona tutaj tym wieńcem kamiennym, jest do rozpoznania nawet dzisiaj. Tutaj ten wieńc dalej istnieje, a w tym miejscu jest widoczny, widoczna jest różnica w wątkach cegły, która pokazuje dokładnie, jak mogła ta klatka wyglądać od tej strony. Jeżeli chodzi o dalszą jej formę, to tutaj znowu wrócę do tego obrazu z wnętrza. Proszę zwrócić uwagę na sposób murowania klatki w tej, w tym, po tej stronie, On jest bardzo niedbały. Tutaj mamy takie mocno wystające cegły. To jest miejsce, gdzie po drugiej stronie muru opiera się, opierają się stopnie kamienne i budowniczy nawet nie chciało się docinać tej cegły, tylko ją po prostu wystawili na zewnątrz, wiedząc, że tego nikt nie będzie oglądał. Co oznacza, że od początku było wiadomo, że to właśnie przypora. Ma stanowić zewnętrzną ścianę tej, tej, tej klatki sodowej. I tak to właśnie zostało przez narysowane. Przechodząc już do, nasze, do następnej fazy, następnego um, etapu, czyli do kościoła bazylikowego, widzimy bardzo małą różnicę, jeżeli chodzi o klatkę sodową, ale jest ona bardzo znacząca, ponieważ w dzisiejszej strukturze klatki sodowej, całego, całej tej przybudówki, te dwie przypory. Stara przypora kościoła halowego i nowa przypora kościoła bazylikowego istnieją obok siebie, są zlepione bokami. Jest to moim zdaniem nie, no, doskonały dowód na to, że klatka schodowa powstała w okresie jeszcze kościoła halowego. Stawiamy tutaj na, na około, na, powiedzmy, lata 70., 80. XIV wieku. To datowanie jest również możliwe w oparciu o stylistykę sklepień tego pomieszczenia, które przed chwilą pokazywałem. Pozostaje jeszcze jedno pytanie: jak wchodzono z tej klatki sodowej do wnętrza, do, do dzwonnicy? I tutaj odpowiedź jest troszkę skomplikowana. Należy zwrócić uwagę na to, że te dwie klatki sodowe, północna i południowa, są odbiciem lustrzanym względem osi kościoła. Czyli klatka północna jest prawoskrętna, a południowa jest lewoskrętna. Zaczynają się z tego samego poziomu. Jeżeli tylko jeszcze odjąć po stronie północnej ten jeden cały krąg spirali, później od tego poziomu, który tutaj widać, wszystkie poszczególne schody wzajemnie są zawsze w tej samej pozycji, kręcą się jakby równolegle do siebie. I jedynym powodem, żeby tak to budować, bo tego nie widać przecież na zewnątrz, jedynym powodem, żeby tak to budować, jest chęć uzyskania tej samej pozycji stopnia tutaj, jak jest po stronie północnej. Czyli innymi słowy uzyskać taką samą pozycję wejściową do, do, do kościoła, jak po stronie północnej. Te dwa układy były niemal symetryczne. I teraz pytanie jest, gdzie jest to przejście. Bez niego oczywiście nie ma. Jest całkowicie zamurowane, natomiast Wydaje się, że mimo wszystko mamy z nim jeszcze do czynienia w kościele. Mówię o tych drzwiach, o tym pięknym portalu w kaplicy Kaufmanów, który obecnie prowadzi kilkoma schodami w dół. Tutaj widać na oratorium Kaufmanów, czyli na wewnętrzny balkon w nawie południowej. I no, uważamy, że to może być pozostałość tego przejścia, tego korytarzyka. A o tym może jeszcze świadczyć taki dziwny fakt. Tego tutaj zawilgocenia, które się pojawia w tym miejscu, pewnie nie pierwszy raz, które może świadczyć, że za tą ścianą jest co innego niż gruby mur Jak już jesteśmy przy tym obrazie, mówimy o zbudowaniu kościoła bazynkowego, to chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch elementach komunikacyjnych w tym rejonie. To są dojścia na poddasza naw bocznych. Tak wygląda wejście na, na poddasze nawy północnej. Ono wiedzie po Wjedzie po schodach, po drabinie, tutaj w tym, w tym punkcie B. Natomiast przejście C na nawę południową jest trochę bardziej kulturalne, że tak powiem, prowadzi prosto przez ścianę. Natomiast zostało wykute w litym murze. To widać tutaj na tym obrazie. Do tego jeszcze wrócę. Jak wygląda ściana i sklepienie przejścia, które zostało wykute w istniejącym murze ceglanym. Po stronie północnej w tym czasie zdarzyło się nie tak wiele. Troszkę inaczej zostało rozwiązane tutaj to połączenie starej przypory z nową przyporą. Wtedy właśnie powstało to małe okienko, które widzimy do dzisiaj. Ono wtedy doświetlało piąte szczątkowe przęsło nawy północnej. Tutaj jeszcze będąc przy tym obrazie, chciałbym zwrócić uwagę na, na to zadaszenie tutaj w tej strefie i w ogóle coś z tym, coś. Na to, co tu się stało w tym miejscu. W czasie około 100 lat, mniej więcej od budowy tego miejsca, teren podniósł się o około 80-90 cm, i te drzwi, ten portal, który początkowo był na poziomie terenu, znalazł się pod terenem. Był to duży problem dla budowniczych i generalnie ten temat podnoszenia się terenu jest. Stosunkowo prosty, jeżeli chodzi o, o zwykłe schody, gdzie po prostu wchodzimy na kolejne stopień, jeżeli się teren podniósł, to się nic nie dzieje. Natomiast w przypadku schodów spiralnych to jest problem. Gdybyśmy chcieli z tym portalem nadążać za podnoszącym się terenem, to te, te drzwi musiałyby przechodzić na kolejne miejsca na, na ścianie przybudówki, co jest, no, domyślacie się Państwo, naprawdę trudne i technicznie i organizacyjnie w efekcie zdecydowano się na prowizorkę. Ta prowizorka trwała 700 lat. To, to, to zagłębienie tutaj, to dojście do tego pierwotnego poziomu stawało się coraz głębsze co, co kilkadziesiąt lat dobudowano, dobudowywano kolejny stopień. Tam się lała woda, tam, tam zawiewał śnieg. Tego typu prowizoryczne zadaszenia pewnie nie dawały rady. W końcu skończyło się na zabudowie takiej pełnej. I to może się wydawać absurdalne, to co mówię, ale tą właśnie budę, tak zwaną, uwiecznił lwowski drukarz Piotr Piler na początku XIX wieku jeszcze. Ona jest tutaj, ta buda drewniana. Widać ją także na jednym z pierwszych zdjęć kościoła wykonanym przez Walerego Żewuckiego w 1860 roku. Mało to widać może, ale ona tam jest. I tutaj, żeby jeszcze. Nie być gołosłownym. pozwolę sobie na coś zacytować, niż pamięci tym razem. Aldona Żewódzka w swoim opisie dzieł działań konserwatorskich w XIX-XX wieku opisuje takie dwa zapisy. Pierwszy jest z roku 1851, który mówi: Proponuje się likwidację budy przy schodach na wieżę Wyższą oraz urządzenia tam wejścia, portalu i drzwi w materiale trwałym. Dwa lata później, w 1853, jest, znowu powraca ten temat. Zaniechano zniesienia drewnianej budy w wyjściu na wieżę i nowej aranżacji wejścia z wprowadzeniem kamiennych schodów, podniesieniem bruku oraz remontem osłaniającego schody daszku. Zwracam uwagę, że w 1953 roku zaniechano znowu tego działania. To nie mogło być jakieś proste usunięcie budy drewnianej. To musiał być poważny problem techniczny, skoro tak się z nim tutaj certolono za przeproszeniem. I dopiero pod koniec lat 60. poradzono sobie z tym problemem. Dlatego, że na kolejnym zdjęciu już Ignacego Krigera nie widać tej budy w tym miejscu. Tu już jest portal. A to dlatego, że. 700 lat musiano czekać, aż poziom terenu podniesie się na, na taki poziom, żeby znowu był na tym samym miejscu spirali, co, co wcześniej. Dopiero wtedy można było pomyśleć o wykonaniu portalu, który trafiał znowu poprawnie w to samo miejsce. To jest jedno z naszych odkryć, tutaj naszego, naszego projektu. Idąc dalej, wracamy znowu na, na stronę południową. Jesteśmy już w kolejnej fazie, niepostrzeżenie, jesteśmy w fazie, którą nazywamy czwartą u siebie, to jest faza, w której powstały kaplice boczne przy nawach, przy nawach bocznych kościoła, po obu stronach. Jeszcze wrócę tutaj może. Tutaj mamy kaplicę św. Jana Chrzciciela z ogromnym oknem, które jest dzisiaj zasłonięte poprzez tablicę upamiętającą dwustulecie odsieczy wiedeńskiej. Natomiast Ignacy Krieger zdążył jeszcze sfotografować już zamurowane, ale widoczne jeszcze wyraźnie to okno Kaplicy Świętego Jana Chrzciciela. Natomiast po stronie południowej mamy Kaplicę Świętego Łazarza. Okno jest znacznie węższe, bo cały ten ciąg kaplic jest węższy i ślad tego okna jest do dzisiaj widoczny w kościele, także nie jest to jakby tutaj tylko hipoteza. Następny bardzo ważny krok w całej tej historii to jest budowa balkonów w tej właśnie kaplicy Świętego Łazarza. Generalnie w drugiej połowie XIV wieku, XV wieku, nastąpiła cała seria modernizacji kaplic, różnych mniejszych i większych przebudów. To była jedna z tych ważniejszych powstanie balkonów w kaplicy. Balkonu, który jest piękny i ważny w, sam w sobie, natomiast y, ważny był również sposób dostania się na niego. Yy. Wykonano to w taki właśnie sposób. Wtedy właśnie powstała ta druga spirala. Ją widzimy. Ona dochodziła tylko do tego pierwszego piętra, bo tylko taka była potrzeba, i stąd przedsionkiem wchodziło się na balkon świętego łazarza. Yy. Jestem tutaj bardzo mocno przekonany do tego, co pokazuje, dlatego że ten, ten, ten kąt nachylenia dachu, sposób zadaszenia jest do dziś widoczny w kościele. Tutaj widać w przemurowaniu przybudówki bardzo wyraźnie ślad tego właśnie dachu. A drugi dowód znajduje się we wnętrzu. Na tej ścianie, która obecnie jest w środku przybudówki, widać wyraźnie podcięcie. To jest właśnie podcięcie, które wiąże się z tym tematem, o którym wcześniej mówiłem, o tym zaciekaniu wody do, do dachu, który jest przystawiony do ściany. Tutaj rozwiązano to w ten sposób, że podcięto ścianę i dach mógł się po prostu wsunąć pod to podcięcie i być zabezpieczony przed zaciekaniem wody. To jest drugi dowód na, na istnienie tego dachu. Ta przybudówka wtedy wyglądała już dosyć skomplikowanie, ale mimo wszystko jeszcze prosto. Klatka schodowa, która istnieje do dzisiaj, prowadziła tylko na ten pierwszy poziom, przedsionek, wysokie, sklepione, kolebką pomieszczenie i przejście tutaj tymi drzwiami na balkon. To są drzwi istniejące do dzisiaj. Natomiast między klatką schodową a kaplicą powstała taka dodatkowa przestrzeń, którą widać tutaj. Ja ją nazywam zakrystią. Być może taką funkcję pełniła zakrystią kaplicy. Być może była tylko schowkiem. W każdym razie należała do rodziny jaskierów, którzy wtedy zarządzali kaplicą. I stanowiła swego rodzaju przedsionek tej klatki schodowej. Tak wygląda ten ślad okna, które wcześniej było bardzo wysokie, tutaj sięgało aż do sklepień. Natomiast zostało zamknięte no, po to, żeby zachować wnękę, która miała jakąś tam funkcję. Może się siedziało tutaj. Natomiast widać, jak w sumie niechlujnie zostało to wykonane. To widać, że po to nie jest oryginalne, że to zostało zmodyfikowane po czasie. No, i ta faza, która jeszcze wydaje się do ogarnięcia ludzkim umysłem, trwała do roku 1520, kiedy rozpoczęto, czy też trwały już prace nad budową kaplicy Kaufmanów, która znajduje się tu za tym oknem, na pierwszym piętrze dzwonnicy. Bardzo dokładnie całą historię budowy kaplicy Kaufmanów opisał Jerzy Burtowicz, i pisze on m.in. Zmuziński, przepraszam. Pisze on m.in. o tym, jak wielkie znaczenie w mieście musiał mieć inwestor Paweł Kaufman, skoro dostał pozwolenie na takie działania w kościele. I samo, sama zgoda na zbudowanie kaplicy w tak naprawdę niedostosowanym do tego miejscu, komunikacyjnie przede wszystkim, jest niczym w porównaniu z, ze zgodą na. Przepraszam, że użyję tego słowa na dewastację istniejącego układu komunikacyjnego w tym rejonie. Mówię przede wszystkim o całkowitym odcięciu kościoła od możliwości wejścia na dzwonnicę. To naprawdę trzeba mieć siłę przebicia, żeby przeforsować taką ideę. Chodzi o to, że kaufmanowie całkowicie przejęli tą klatkę schodową, która prowadziła na dzwonnicę, zaanektowali ją, można powiedzieć. Kościół został zmuszony do szukania innej drogi. I tą drogę znalazł w sposób karkołomny. Ja pokażę, co tu się zdarzyło w ciągu może pięciu lat. To jest to samo miejsce, z tego samego ujęcia. Widać, jaka różnica tkanki budowlanej, jaka różnica w um, układu funkcjonalnego, komunikacyjnego. Postaram się to omówić. Ta droga, którą kościół znalazł, żeby w dalszym ciągu móc się dostawać na dzwonnicę, polegała na tym, że drugą klatkę schodową, która wcześniej prowadziła tylko dotąd, wydłużono o kolejne półtora zwoju, spirali. Tutaj wyburzono poprzednie istniejącą tutaj kolebkę nad tym prze przeciąkiem, obniżono ją znacząco. I dalej, schodami takimi łamanymi, jak się tylko dało, droga prowadzi do okna. Jest okno jedno z tych dwóch okien na trzeciej kondygnacji którego częścią tylko, bo jak widać ta ściana przecina je na pół, częścią tego okna wchodzimy na dzwonnicę. Wejście do tej klatki sodowej, które wcześniej było zarezerwowane dla rodziny jaskierów, ono prowadziło tutaj przez kaplicę, zostało teraz wydzielone tak, żeby kościół mógł niezależnie korzystać z tej klaski sodowej. Wtedy właśnie pojawiło się to dziwne przejście, zaznaczone tu zielonym kolorem który prowadzi stąd po skosie takim wąskim karatorzykiem o 60 cm szerokości do, do tej klatki schodowej. Dzięki temu Kościół odzyskał możliwość obsługi dzwonnicy. Ale to nie jest wszystko, na co pozwolili sobie tutaj Kaufmanowie. Korzystając z tego przejścia, znaleźli jeszcze drugą drogę prowadzącą do kaplicy swojej nowej, która tym razem łączyła ją z wnętrzem kościoła. Tak jak mówię, przechodziło się tym samym przejściem na poziom przedsionka za tym balkonem, a następnie wprost przez przyporę gotycką przebili się tutaj drzwiami, stworzyli balkon, zwany dzisiaj oratorium Kaufmanów, i dalej kolejnym przebiciem dostali się do swojej kaplicy. Zrobili to prawdopodobnie po to, żeby kapłan obsługujący tutaj kaplicę, odprawiający nabożeństwa, mógł dojść do, do kaplicy. Przez wnętrze kościoła, nie musząc wychodzić na zewnątrz. Co do wejścia do samej kaplicy, to wtedy też właśnie pojawił się ten wiszący ganek, który jest dzisiaj ozdobą kościoła, oczywiście, natomiast no, z punktu widzenia pragmatyki jest czymś bardzo dziwnym. Kofonowie zrezygnowali z tego starego przejścia na wprost. Głównie z tego powodu, że to było wejście, tak jak wcześniej powiedziałem, wykute w murze istniejącym, więc ono mogło wyglądać tak, jak pokazane wcześniej to przejście na, na poddasze. Ściany nierówne, e, niskie, wąskie, ale przede wszystkim ciemne. E, nie wiem, czy, czy Państwo zwracacie uwagę na takie rzeczy. Ja, ja akurat zwróciłem uwagę, chodząc po całym kościele, zawsze mamy dostęp do światła dziennego. Zawsze jest chociażby jakieś takie malutkie okienko, choćby do sąsiadnego pomieszczenia, żeby tylko uzyskać światło dzienne. Ten korytarz, o którym mówię, nie miał takiego światła i skazywał jednocześnie na tych, tych wiernych, a mówimy tutaj o jednych z bogatszych mieszczan, na przechodzenie jakimś wąskim, ciemnym korytarzem, czego na pewno chcieli uniknąć. Dlatego zdecydowali się na budowę alternatywnej drogi, która prowadzi przez zewnętrzny ganek i przejściem przez stare okno wchodzą do swojej kaplicy. Tyle mniej więcej o tej strukturze. Patrząc na to zdjęcie, chciałbym przywołać jeszcze jednego takiego niemego świadka tej całej historii czyli zaznaczoną tutaj przyporę, skrajną zachodnią przyporę kościoła halowego, zbudowaną na początku XIV wieku, która, jak widać, do dzisiaj istnieje, ukryta w strukturze tej klatki sodowej. Myśmy z całym zespołem chodzili tam wiele razy i szczerze mówiąc nie mieliśmy nawet podejrzenia, że co chwilę mijamy element tej samej struktury. Dopiero po zbudowaniu tego w trzech wymiarach okazało się, że mamy do czynienia z jednym obiektem, który ciągnie się, ciągnie się z góry na dół. Można go tutaj zobaczyć na dole właśnie w takiej postaci. Wyżej jest takim tutaj podciętym fragmentem, on jest dzisiaj otynkowany, ale to jest to miejsce, no i to, co wystaje ponad dach też jest pozostałością tej pierwotnej przypory. Jest to niewątpliwie jedno z tych, jeden z tych owoców naszej pracy, naszej nowej metody badawczej. Ja ją troszkę w cudzysłowie całej co wstawiam, bo ona nie jest rewolucyjna. Ona jest jedynie dodatkowym narzędziem, które pozwala lepiej zrozumieć fakty, lepiej czasem coś przedyskutować w zespole, to prowadzi właśnie do takich mikroodkryć. I jeszcze jedno z takich odkryć, właśnie. Ten dach, który istnieje do dzisiaj, jak widać na zdjęciu, dach ostatniej przebudowy tej przybudówki, jest bardzo ciekawym elementem, który gdyby Państwo wyobrazili sobie, że te mury są jeszcze o metr wyższe, wszystkie, to wtedy dach. Oparłby się właśnie pod gzymsem, tam gdzie powinien zgodnie ze sztuką budowlaną się zacząć. Ale nie zaczął się. <laughs> nie powstał wyżej. I ta zagadka trochę mnie nurtowała przez długi czas. Skąd ten dziwny poziom, nie pasujący tutaj do niczego kompletnie. I ta zagadka rozwiązała się troszkę przypadkowo, nieprzypadkowo w czasie budowania modelu, kiedy no, przypadkowo przedłużyłem tą płaszczyznę dalej w kierunku yy, na głównej kościoła. I ona wylądowała dokładnie pod gzymsem tym, właśnie tutaj. Pod gzymsem pod okiennym głównych okien nawy bocznej, który Ten gzyms jest dzisiaj widoczny, ale pod, na poddaszu, pod dachem. On dach został podniesiony. Natomiast pierwotnie tu, właśnie, zaczynał się dach kościoła bazylikowego. W międzyczasie zbudowano jeszcze kaplicę. Natomiast to, co tutaj widać. Ta decyzja, którą podjęto w czasie budowy dachu, przybudówki, świadczy o tym, że ona została zbudowana właśnie tutaj, dlatego, że stanowi przedłużenie istniejącego dachu. Tak było najprościej, tak było najbardziej elegancko. I to świadczy o tym, że w czasie budowy kaplic nie przebudowano, nie przebudowano gruntownie dachu nad nawą boczną, tylko go po prostu przedłużono w dół tutaj, do tego poziomu, do tego okapu. A skoro tak. Skoro widzimy, jakie są wysokie okna kaplic, za nimi są sklepienia, to musiały istnieć szczyty. Tutaj różni badacze przed nami również dochodzili do tego wniosku, ale nie wiem, czy tą drogą właśnie. Myśmy doszli tą drogą, że dach istniejący sięgał za nisko, w związku z tym trzeba było zrobić te wysokie szczyty trójkątne, żeby zmieścić dach sklepienia i okna. Jak powiedziałem, w późniejszych wiekach, prawdopodobnie w wieku XVIII, to wszystko zostało przebudowane, szczyty zostały skute, dach został podniesiony i zasłonił część okien nawy głównej. Natomiast ostatnim reliktem tego, tej pierwotnej struktury jest właśnie ten mały dach nad przybudówką, który pokazuje nam, na jakim poziomie, jaki kąt nachylenia miał pierwotny dach nawboczny. Y Tutaj jeszcze taka, no to już jest w zasadzie końcówka mojej opowieści. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie te dziwaczne czasami, niewątpliwie bardzo skomplikowane użytkowo rozwiązania, z którymi mamy do czynienia w przybudówce, przetrwały kolejne 500 lat bez żadnych modyfikacji. Jest to zadziwiające, że nikt nie pokusił się o naprawę tego dziwnego tworu. No, ale tak się zdarzyło. 500 lat minęło, 2 lata temu, odkąd nastąpiły ostatnie istotne zmiany w tej strukturze. I już naprawdę ostatnia uwaga obserwując te wszystkie dodatki, które się pojawiły w, w tej ostatniej fazie te już renesansowe ganki, portale tutaj portal okienny. Również sposób, w jaki została podwyższona klatka sodowa, to wszystko prowadzi mnie do konkluzji, że planowano i prawdopodobnie wykonano otynkowanie tego, tej, tej części kościoła. Po no to, żeby ukryć te wszystkie załatania, to jest okno gotyckie, przesłonięte w połowie nowym portalem. Moim zdaniem, to wszystko chciano zasłonić od razu tynkiem. I prawdopodobnie tak zrobiono. Wiemy, że kościół był w dużych częściach tynkowanym. Widzimy to nawet na zdjęciach jeszcze z wieku XIX. Pokusiłem się tutaj o tą próbę otynkowania kościoła, chociaż jest to bardzo obce, jakby takie, znamy kościół troszkę inaczej. To jest taka nieśmiała próbka, jak mógł kościół wyglądać w tej wersji otynkowanej. Natomiast chciałbym jednak pożegnać Państwa wersją ceglaną, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wersją, którą bardzo lubię, XV wiek, jeszcze nie zaburzona, pierwotna klacka sodowa, w tle widoczny korpus nowowy, bazylikowy, jeszcze bez kaplic. No i tutaj ta na pierwszym planie zachodnia kruchta, która nie istnieje dzisiaj i o której praktycznie nic nie wiemy. Natomiast w wyniku naszych badań odkryliśmy pewien fakt, który może. Może prowadzić do właśnie takiego myślenia o tej kruchcie, ale o tym to już na pewno następnym razem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.